się do wytwórni basu zawitał wzmacniacz Kicks 1.3000M. Jest to bardzo duży wzmacniacz, jeżeli chodzi o wygląd oraz jego parametry. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Zrobimy sobie mały unboxing. W środku otrzymujemy taki widok. Wzmacniacz jest bardzo duży, przez moją dłoń. Jest to w kolorze złotym. Nie wiem, czy to dobrze na filmie widać, ale chyba tak, z tego co widzę. Co mamy w kartonie? W kartonie mamy tutaj bus remote, bus control do sterowania mocą wzmacniacza wraz z kablem, odpowiednimi przełączami typu telefonicznego. Wskaźnik jest wraz z voltomierzem, bardzo przydatna rzecz. No i dalej sam wzmacniacz, ja może postaram się go wyciągnąć z tego opakowania, tak żebyście wszyscy mogli sobie go ładnie zobaczyć. No i mamy go w całej okazałości. To, co tutaj nam się pokazuje, to jednostka Kicks model QS 1.3000M. Posiada on świetną etykietę, zabezpieczoną foliowo. Wygląda to wręcz, można powiedzieć, luksusowo. Tutaj widzę, producent zadbał o każdy detal. Jak widzicie, on się pięknie lśni. Jego boki posiadają takie użebrowania, które pomagają chodzić z końcówki mocy. Te użebrowania są wykończone na wysoki połysk. One wyglądają naprawdę tutaj perfekcyjnie. Klasa wzmacniacza jest już tutaj wyższa, zatem zadbano o każdy detal. I możemy też tutaj zobaczyć, jakie potencjometry posiada wzmacniacz. I mamy tu od lewej strony wejście na remote, kontrolki limit, alarm oraz run. Dalej mamy wejścia cinch, output, bridge, in, czyli możemy stakować sobie gain, LPF, subsonic, czyli jeszcze jakieś podbicie, regulacja dolnych partii z zakresu częstotliwości, bass, boost, frequency, bass, boost i Q control. Mamy też tutaj takie coś jak clip limit. Prawdopodobnie to ma jakieś automatyczne wykrywanie, musiałbym doczytać w dokumentacji tego urządzenia, wykrywanie klipu i być może ogranicza moc do tego stopnia, aby tego klipu nie było. To tyle, jeżeli chodzi o tą ścianę. Zmierzamy w takim razie na drugą stronę i zobaczmy, co nam oferuje urządzenie z tej strony. Z tej strony urządzenie nam oferuje wejścia głośnikowe z możliwością mostkowania oraz wejście zasilania oraz remote. Jak widzicie, tutaj wejścia są już bardzo grube, jeżeli chodzi o prąd, dlatego że wzmacniacz oferuje dużą moc, więc zasilanie też tutaj musi być adekwatne. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. Tutaj za dużo nie ma nas co zachwycać, dlatego że no tutaj mamy tylko i wyłącznie terminale. Mocowanie standardowo na stopy, na śruby. Do wzmacniacza producent daje nam w zestawie przewody oraz control, bass control, potencjometr basu wraz z klipem oraz, może ja postawię to w ten sposób, mamy tutaj voltomierz, limit i regulacja basu plus minus. Potencjometr chodzi stopniowo, można wyczuć takie trykotanie delikatne, nie jest to płynne i to jest dobre, dlatego że potencjometr nie ma możliwości, nie ma tendencji do takiego luźnego jakiegoś pływania, tylko po prostu sztywno ustawia się w danym momencie. Jest to regulacja co stopień, można słuchać takie trykotanie, zatem jest to, myślę, bardzo dobry pomysł. Zapraszam do zakupu wytwórni basów. Wzmacniacz kupicie w zakładce
wzmacniacze dalej można szukać po producencie Kicks i tam sobie przewertujcie, zobaczycie, gdzie on jest. Wzmacniacz jest bardzo rozpoznawalny ze względu na swój kolor. Wygląda bardzo szlachetnie w kolorze złotym, więc jeżeli ktoś szuka wykończenia Kara Audio na naprawdę luksusowym poziomie, chciałby pokazać swoje auto z najlepszej strony, ten wzmacniacz będzie uwieńczeniem jakby tylnej części Twojego systemu, Twojego auta. Cokolwiek planujesz. Zapraszam do zakupów w Wytwórni Basu na stronie wytwórniabasu.pl. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz udostępnić to wideo wśród znajomych po to, aby się dowiedzieli o możliwości zakupu sprzętu Kara Audio w największym sklepie w Polsce, z największym wyborem najlepszych marek produkujących sprzęt Kara Audio. wytwórniabasu.pl. Zapraszam.